Dobrze, no to już to zacznę ja i mam takie pytanie dotyczące przedwiośnia. Jak sądzisz, jak doświadczenia młodości wpłynęły na stosunek Cezarego do Polski, do patriotyzmu? Jakbyś uzasadnił odpowiedź? Uważam, że te doświadczenia wpłynęły na tę wizję polskości Cezarego pozytywnie, ponieważ od najmłodszych lat w domu Baryków była dbałość o to, aby polskie tradycje, kultura, język przetrwały, gdyż Cezary na co dzień uczęszcza do rosyjskiej szkoły, przebywa w rosyjskim społeczeństwie, dlatego nie trudno było o to, aby tą polskość w domu Baryków zagubić. Natomiast ojciec Cezarego dba o to, aby w domu mówić po polsku i te polskie zwyczaje, tradycje kultywować, co moim zdaniem potem wpłynęło na obraz polskości Cezarego, a również opowieści ojca o szklanych domach, w które Cezary się angażuje. Jest osobiście zaciekawiony tym tematem, a także ma nadzieję, że te szklane domy w Polsce ujrzy. Dlatego, gdy do Polski już przyjeżdża, to jest to jego rozczarowanie widoczne, że tych szklanych domów nie ma. Jest ojcem rozczarowany, taki zażenowany, że został przez ojca w pewien sposób oszukany. Natomiast on w Polsce pozostaje, angażuje się w wojnę polsko-bolszewicką, co też można uznać za przejaw jego patriotyzmu. Dziękuję. To przejdziemy do pytania drugiego. Na podstawie omówionych tutaj tekstów wyjaśnij pojęcie utopii. Sama utopia mi osobiście kojarzy się z renesansem i z Tomaszem Morem, który o utopii w swoim dziele o tym samym tytule pisze. I utopia, co przedstawia tekst Ignacego Krasickiego, jak i przykład pana Tadeusza, na który się powołałem, wskazuje idealny świat, taką pewną Arkadię, gdzie panuje ład, harmonia, porządek, gdzie nie trzeba martwić się o jakieś problemy. Ludzie między sobą są na równym stopniu, ich relacje przebiegają na pozytywnym gruncie. I dlatego utopia jest idealnym założeniem, moim zdaniem nierealnym do osiągnięcia. Wszystko? Dziękuję. Tak, dziękuję. To jeszcze mam jedno pytanie. Powiedz mi, czy chciałbyś żyć na wyspie Nipu? Uzasadnij odpowiedź. Nie chciałbym, dlatego że dla mnie porządek taki utopijny, który został właśnie stworzony przez Krasickiego, jest czymś nienaturalnym. Uważam, że pewne takie tak zwane nierówności społeczne istnieją i będą istnieć. Jest to jakiś naturalny porządek. Tutaj przywołam taki przykład czysto ekonomiczny. Nie wyobrażam sobie, żeby pracownik, który sporządza jakąś formułę dokumentów oraz dyrektor firmy, który tymi dokumentami rozporządza w sposób odpowiedni, żeby firmą zarządzać, zarabiali tyle samo, ponieważ wartość ich pracy jest zupełnie inna. Dlatego uważam tutaj, że pewne różnice społeczne, które istnieją, są czymś naturalnym i nie da się tego wyeliminować. I dobrze, że taka hierarchia społeczna, która jest, istnieje, bo wprowadza to też pewien ład i porządek w świecie. Wszystko? Tak, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.